Fortuna Detektor przedstawia Szwajcaria. Jest wrzesień 2020 i ja pokazuję Wam owoce, które można tutaj znaleźć dosłownie wszędzie. Są to winogrona, kiwi, figi. Jako, że stracił się tutaj dźwięk, muszę nadmienić, że dziewczyny zachwalają tutaj niebiańskość tego owocu. Jest go dosłownie wszędzie pełno. Figi, majestatyczne, cudowne figi, rosnące na drzewach, gdzie tylko bądź. Mięciutkie i słodkie. A tak z kolei wyglądają świeżo zerwane z krzaka szwajcarskie winogrona. Słuchaj w tym słońcu, jak pulsuje ziemia, uspokoić swoje serce, niczego już nie zmieniać i uwierzyć w siebie. Porzucając znajdujemy się właśnie w takim przepięknym miejscu z takimi widoczkami. Wszędzie stare stodoły, stare drzwi. Typowe dla tego rejonu Szwajcarii kamienno-drewniane zabudowania. Tak pytamy o kolejne wybranie. Znaleźliśmy tutaj pracę! Skąd więc takie ponure miny? No dobra, a teraz Wam opowiem, jak wygląda sytuacja z naszą pracą. Otóż praca, którą znaleźliśmy dla mnie i dla Stefana, która była tak przez nas wyczekiwana. Po prostu z tej pracy zrezygnowaliśmy. A już Wam powiem, dlaczego z niej zrezygnowaliśmy. Zrezygnowaliśmy z niej dlatego, że po chwili namysłu okazało się, że ta stawka za pracę przy winogronach jest po prostu dla nas za niska. Tak więc zrezygnowaliśmy na rzecz Angeliki i Aleksa, naszych przyjaciół, ale okazało się oczywiście, że właściciel winiarni się na to nie zgodził. Stwierdziliśmy, że rezygnujemy całkowicie z jego usług i może poszukamy lepszej oferty. Ta-ta-ta-ta. Kuba, dobre winogrona? Dobre. Jakie? Mało oprysku widzę. No, nie widać dużo. Jakie są smaku? Dobre. Mm-hmm. Nie rozmawiam pierwszy, ale ciekawy mają smak. Całkiem dobra. Tak, żeby góry były. Taką zwykłą, najzwyklejszą? Szwajcarskie winogrona. Sesje zdjęciowe to bardzo ważny element życia podróżniczego. Tutaj kilku wspinaczy się wspina. You're climbing, yeah? Nice. Tak to wygląda. Rozszerują prawa, lewa, prawa, lewa. Jakże ja kocham to budownictwo szwajcarskie, drewno i kamień. Gdzie strumyk płynie zwolna. Pora na sałatkę nad jeziorem. Za mną się widelec, więc jest zabawnie. Robimy sobie piknik. No. Piknik nad jeziorkiem. Czyż nie można rzec, że to niezwykle poetycki i przepiękny kolor? To chyba ulubiony kolor mojej duszy. Cudowny. Tak więc końcówka naszej przygody ze Szwajcarią prawdopodobnie. No jak jest mokre? Jak ty to, żeś słyszała, że jest mokre? No nie wiem, moje mysło. Tak wygląda nasz bagażnik. Powiem Wam, że dość zabawne jest to, że jak w Szwajcarii się słyszy helikopter, to się pierwszy co myśli winobranie. Ja sobie teraz czekam w samochodzie na resztę ludzi, bo zbierają tutaj gdzieś
Przepiękne figi. O, takie figi nazbierali. Nie próbowałem. Tu są właściciele winiarni, zaraz się pójdę zapytać, czy mają pracę. Justyna dalej figi szuka. Tutaj widać Justynę. Dobra, idę się zapytać o pracę. Okazuje się, że jak zwykle mają full, ale spotkaliśmy Polaka z Lubelskiego, z Rubieszowa. Dziewczyny, pokażcie, jak zbieracie figi z drzewa. Akurat już zeszłam, zabrałyśmy, ale to już jest resztka. Mi się nie zerwała ciała. Niam. Niam, pyszka. Jesteśmy na winiarni właśnie i pan nam nalewa wina na spróbunek. Jedno będzie różowe, cztery białe. Czerwone, tak. Polonii. To jest bardzo piękna winnica, strasznie mi się podoba. Tutaj najpiękniejsze obrazki chyba. Taraski, różne pięknie. O, tu jakieś jeziorko. A tutaj różne rodzaje wina. I nagrody zdobyte, jak widać. O, proszę bardzo. Powiem, że ciekawe są takie sprawy, naprawdę. Tu kolejny rysuneczek. Tu pisze piękne. Tu kolejny rodzaj wińska. Nie wiem, jak się nazywało to, które próbowaliśmy, ale było bardzo dobre. No i koniec dnia. Przedyskutowaliśmy, co robimy z pracą, jak to wszystko wygląda. Jutro zobaczymy, jak się to wszystko rozwinie. I na koniec dnia ognisko było. Dzień dobry. Poranek pod namiotami, jak zwykle. Śpimy w otoczeniu gór, przepiękne widoczki dookoła. Znaleźliśmy fantastyczne miejsce do spania, gdzie nie budzą nas w nocy zraszacze. No to Kuba, gdzie jesteśmy? Powiedz. Jesteśmy we Switzerland, w okolicach Sion. Tam jesteśmy normalnie spali. A dzisiaj... To jest nasze jeziorko. To. Ojej, teraz jesteś. O, tu je widać. Tu. Zdobyliśmy zamek. Tak wygląda zamek. I tak wygląda zamek. Co tutaj mamy? Także jest 16 września 2020, być może końcówka naszej pracy w Szwajcarii, może nie, to się jeszcze okaże. Zobaczymy, czy uda nam się w ciągu 2 dni znaleźć pracę, czy nie. Już postanowiliśmy, że jeżeli nie, to w piąteczek będziemy wracali prawdopodobnie do Polski rano. A zamek nazywa się Château de Montrouge. Co tam się dzieje? No pana ile to jest pól jest. Taki looking. No, taka. Hektary normalnie. To prawda. Patrzcie, to wszystko to są pola. To są wszystko winogrona. Tu. Wszystko. Przybliżę wam. O. A tutaj jest kawałek śniegu. Patrzcie. Ostatni ocalny kawałek śniegu. Tu. To jest ta droga, którą jechaliśmy wczoraj. Tędy, tutaj w lewo i tam. Maria Notre Dame de Montorgue. Maria Notre Dame de Montorgue, okej. Okay. O, tutaj skrzynie jadą. Tutaj puste, przed chwilą jechało pełne i zdążyłam wam nagrać. Po środku lasu? Tak, jest ten spacerzy w lesie. To ciekawe. Ale jajeczka, tutaj natrafiliśmy na wądąża. Ci ludzie, co mnie wcześniej mijali, to po prostu jechali do wądąża. Proszę, tak to wygląda. Zbierają już, zaczęli właśnie. Kilka osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak z 10 osób na cały stok. Powiem wam tak, tyle się naszukaliśmy, a teraz minęliśmy właśnie dwóch Polaków. Zaraz dostaniemy adres, spadamy na kawę,
I zaraz się okaże, może to będzie w końcu nasza praca. Tak pracują, proszę bardzo. A tak my pracowaliśmy przez ostatnie dni we Francji. Nie na ile to będzie widać, a na ile nie, ale tutaj jest prawdopodobnie halo. Zjawisko halo znowu. Nie widać jej prawie z Kuba, ale ona delikatnie skacze, tak pyk, 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 pyk. Basia. No to wracamy przez tych ludzi, tutaj jedzie czołgiem, proszę bardzo, tak nazywam, czołg Gozienica. Powiem wam jeszcze tylko, że jak żyję prawie 30 lat na tym świecie, tak nie widziałam nigdy w życiu żółtej cukinii. Zobaczcie, co to jest. Idę jeszcze szybko do sklepu muzycznego, żeby kupić strunę. Dodam tylko, że strony kupione, udało się. Za 18 były zniżkowe, została mi przydzielona 15, więc spoko. Prawie tyle, co w Polsce. No i szybki powrót do samochodu. Powiedzcie mi, co wy tu robicie? Sport disk to jest. Sport disk. Gazia, pokaż, co znalazłeś. Pracuję online. Zastanawiacie się, skąd biorę kasę na podróże. To polecam taki sprzęt oto i z niego można pracować po prostu z każdego miejsca na świecie. Ja tu się uczę wirtualnie, żeby jak na... szosowy motocykl, tak. A ty, Stefan, co robisz, jak pracujesz? Udaję, że się skupię na utrzymaniu równowagi. Stefciu. A ja to wszystko kręcę, żeby to wszystko zostało udokumentowane i aby przekazać wam tą cenną wiedzę, w jaki sposób my zarabiamy online na życie. Proszę, na laptopach. Bardzo skrycie. Życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Tęcza, tęcza, tęcza. I oczywiście krowy wszędzie. No to dotarliśmy, jesteśmy nad jeziorkiem na wysokości jakichś 2000 metrów. Proszę bardzo, tak wyglądają te góry. Tutaj się wspięliśmy w takie piękne miejsce. I takie kolory bez przebrania są po prostu cudowne. Na górę. Szkoda, że tych gór tak dobrze nie widać. No tam idzie, o tamtędy. Patrzcie, jaka skała piękna za nami. Ta. No. Coraz wyżej. Potem nagrywa się przepłoń. No znowu się to nie idzie. A tam będziemy wchodzić. I znów coraz wyżej i wyżej. Nie pamiętam, kiedy ostatnio chodziłam po górach tak, żeby na boso taka ilość trasy była po takiej łące wspaniałej. Jest tak przepięknie. Stefcie i Kuba poszli gdzieś sobie, a ja ruszam dalej sama. O, ale przepiękny szlak górski. A tam widać ośnieżone szczyty. Skończyła się trawka. Góry to nasze spiętrzone marzenia. Teraz szlak wygląda tak. Krystalicznie czysta woda górska, jak zawsze. Sama w górach. Chyba podświadomie czekałam na taki moment. Oto to są cztery rzeczki. Raz, dwa, trzy i tu jest czwarta. Spływają i łączą się tu w jedną.
budowy kamień, ja na nim wstanę, ty z niego wstaniesz. Zanim jeszcze zejdę na dół, chciałabym wam pokazać tutaj te ośnieżone szczyty i tu. Nie wiem, na ile to będzie widać, ale to jest cudowny widok. A następnie schodzę na dół po tych kamieniach, w moich tajskich laczkach i idę po moją gitarę, bo się bardzo za nią stęskniłam. Chcę sobie pograć troszeczkę. Pójdę tym szlakiem tutaj. O, tu. To. Typowe górskie kopczyki wyznaczające trasę. No już jestem na tym szlaku. No bo są najlepsze uziemienie. No i helikopter nam się trafi jakiś na sam wyjazd. Dziś już pewnie będę montowała filmy, więc w kolejnym odcinku dam wam znać, jak wyszło z pracą. Czy ją mamy, czy wracamy, czy co robimy, czy gdzie jesteśmy, w Szwajcarii, w Polandii. Whatever we will do. Dajcie znać, co podobało wam się najbardziej i do usłyszenia w następnym.